Dzień dobry, zapraszają również Olga Szućko, Wiktor Wysocki i Stanisław Perzyna. Naszymi gośćmi są profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz posłowie Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Koalicji Obywatelskiej. Tutaj dzień dobry. Z nami w studiu. Dzień dobry. Radosław Fogiel, czy już nie zastępca, ale pełnokrwisty rzecznik Prawa i Sprawiedliwości? Czy jeszcze formalnie nie? Dzień dobry. Żeby formalnością stało się zadość, rzecznika wybiera Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Ale ja już pana będę nazywać rzecznikiem, a nie zastępcą, jeśli pan pozwoli. Oraz Adrian Zandberg, klub Lewicy, partia Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim zaczniemy o sprawach bardzo ważnych dla wszystkich, bardzo panów poproszę o krótki komentarz na temat kwestii, która okazała się bardzo kontrowersyjna, a nawet powiedziałabym bulwersująca, mianowicie honorowe obywatelstwo dla Hanny Gronkiewicz-Walc, honorowe obywatelstwo miasta Warszawy. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze i inni działacze miejscy domagają się od radnych wycofania się z tej decyzji, chociażby dlatego, że ich zdaniem pani Hanna Gronkiewicz-Walc jako prezydent tolerowała łamanie prawa, tak zwaną dziką prywatyzację. I przy okazji też pojawiło się pytanie, jak to możliwe, że były prezydent Polski, wcześniej prezydent Warszawy, który zginął tragicznie, nie ma tutaj swojej ulicy. I poproszę panów o krótkie, naprawdę krótkie komentarze. Czy rzeczywiście to powinno bulwersować? Andrzej Zybertowicz. Sama decyzja radnych, by nie debatować nad tymi propozycjami, pokazuje, że to jest nie fair, przecież to jest niezgodne ze standardami demokratycznej przejrzystości. Myślę, że trzeba tylko ze smutkiem się nad tym pochylić, a ci, którzy są fanami Platformy, takiej refleksji nie poprowadzą. Ci, którzy są przeciwnikami, wiedzą, nie sądzę, żebyśmy byli w stanie tutaj powiedzieć coś, co rzuciłoby nowe światło na mechanizmy polskiej polityki. Marcin Kierwiński, ja poruszam ten temat, bo wczoraj oglądałam w jednej z telewizji taką dyskusję dosyć niesmaczną na temat ulicy dla pana prezydenta Kaczyńskiego, że jakaś jest zbyt godna, bo jest za duża. Nie wiem, jaką dyskusję pani przywołuje. Nie oglądałem tej dyskusji. Kilka kwestii. Pierwsza, pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc była świetnym prezydentem Warszawy. Rozwinęła to miasto i jak najbardziej ten tytuł jej się po prostu należy, bo jest szczególnie zasłużona dla Warszawy. To pierwsza kwestia. Druga kwestia. Proszę pamiętać, że Hanna Gronkiewicz-Walc, to z jej inicjatywy przyjęta została mała ustawa reprywatyzacyjna. Swoją drogą dziwne, dlaczego PiS za tą ustawą nie głosował, mimo że ta ustawa zatrzymywała wiele patologii związanych z reprywatyzacją. To druga sprawa. Trzecia sprawa. Pan prezydent Lech Kaczyński jest honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy. Został mu ten tytuł przyznany. Zresztą sam wtedy jako szef klubu Platformy Obywatelskiej o to wnioskowałem po katastrofie smoleńskiej, więc myślę... Ale nie jest to jednak dziwne i trochę wstydliwe, że nie ma do tej pory ulicy. Jeszcze raz podkreślę, jest skwer, jest pan prezydent Kaczyński, jest honorowym obywatelem miasta stołecznego Warszawy, a co do tej politycznej próby na siłę narzucenia warszawiakom ulicy Lecha Kaczyńskiego tutaj w Śródmieściu Warszawy, to PiS niestety przyzwyczaił do tego, że wszystko robi wbrew warszawiakom na siłę, więc proszę się nie dziwić, że wbrew warszawiakom, że tutaj zdania są co najmniej podzielone. Panie redaktor, już mówię o konkretnej sytuacji, wtedy gdy PiS na siłę zmieniał nazwę jednej z ulic na siłę na ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego i było to wbrew warszawiakom, bo mieszkańcy Śródmieścia w tej sprawie w takim nieformalnym, ale referendum się wypowiadali. Więc mówiąc zupełnie wprost, metodą, aby uczcić
osoby zasłużone dla Warszawy. Jest tytuł honorowego obywatela Warszawy i taki tytuł pan prezydent Kaczyński ma, a co do oceny jego prezydentury jako prezydenta Warszawy, to proszę wybaczyć, ale tutaj efekty tej prezydentury w Warszawie moim zdaniem są bardzo, bardzo nikłe i słabe. Prosiłam, żeby było krótko, było troszkę dłużej, ale panów jednak proszę, żeby było krótko. Radosław Fogiel. Co z tym honorowym obywatelstwem i co z ulicą? No, mogę wyrazić tylko żal, że Rada Warszawy po raz kolejny tego typu skandaliczne decyzje podejmuje. I czysto po ludzku to są decyzje nie w porządku. Ale aż skandaliczne? Może niefortunne, czy skandaliczne? Jeśli chodzi o... Pani redaktor, raz. Drugi, można byłoby uznać, że to niefortunne, że to błędne, ale w momencie, kiedy Rada Warszawy nie chciała uhonorować jednej z ofiar pani Brzeskiej, jednego z symboli afery reprywatyzacyjnej i wymagało to ogromnej awantury, a równocześnie postanowiła uhonorować Hannę Gronkiewicz-Waltz. Nie chciała, ale uhonorowała w końcu. Pani redaktor, ale przecież pamiętamy po jakich bojach. No, naturalnym pierwszym odruchem radnych Platformy Obywatelskiej była odmowa honorowego obywatelstwa, a honorują panią prezydent Gronkiewicz-Waltz, no, która chcąc nie chcąc jednak zapisała się w pamięci warszawiaków i Polaków, no, jako ta, za której rządów ta afera reprywatyzacyjna kwitła. To jest nagłówek Gazety Wyborczej z warszawskiej, 13 października, 17 rok. Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznaje, w ratuszu Warszawy działała grupa przestępcza. I mieć problem z uhonorowaniem ofiary tej grupy przestępczej, a nie mieć problemu z uhonorowaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, no dziwne. Kwestia ulicy Lecha Kaczyńskiego była dyskutowana wielokrotnie. Ja myślę, że nie ma potrzeby tutaj nikogo przekonywać, bo jeżeli ktoś tylko nie jest politycznie zacietrzewiony, no to chyba zdaje sobie sprawę, że prezydent Warszawy, później prezydent Polski, zasługuje na ulicę w stolicy. I nikomu nie odbierając zasług, nie porównując, ale jeżeli jeden tragicznie zmarły prezydent innego miasta może mieć w Warszawie swoją aleję, to myślę, że prezydent tego miasta, czyli Warszawy, również powinien mieć swoją ulicę. Adrian Zandberg. Panie redaktor, ja poproszę o jedno zdanie. Za rządów pani prezydent Gronkiewicz-Waltz tysiące lokatorów przeżyły tragedię. Spotkali dach nad głową i po prostu zostali okradzeni ze swojego życia przez mafię reprywatyzacyjną. To się działo przez lata i pani prezydent ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co się działo pod jej rządami. W oczach tych lokatorów, ale w oczach też wielu tysięcy innych osób, te rządy były symbolem dokładnie tej przeszłości, do której nie należy wracać. Bo się zgadzam z panem Kierwińskim, że za rządów pani prezydent Gronkiewicz-Waltz rosły piękne, lśniące wieżowce i były otwierane piękne sklepy. Ale za i ulice, było wiele i ulice, przedszkola, żłobki. Panie pośle. Ale no, jeżeli chodzi o edukację, to akurat za rządów pani prezydent Gronkiewicz-Waltz było też sporo kontrowersyjnych likwidacji. Więc myślę, że nie ma sensu tutaj rozmawiać o szczegółowych, konkretnych warszawskich kwestiach, bo one być może dobrze, nie interesują. Ale czy pan jako obywatel Polski, jako obywatel mieszkający w Warszawie, bo pan mieszka w Warszawie, jak pan odbiera to, że jest taki problem z nazwaniem ulicy imieniem Lecha Kaczyńskiego? Czy to nie jest jednak proszę dziwne? Proszę pozwolić jeszcze, że dokończę tak. Tamten wątek, bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale tragedia tysięcy ludzi w Warszawie wynikająca ze złodziejskiej reprywatyzacji jest warta tego, żeby poświęcić jej kilka chwil. Ja myślę, że w tej sprawie przyjmowania tej uchwały stała się też rzecz bardzo niesmaczna. To znaczy ona została przepchnięta przez większość w Radzie Miasta w taki oto sposób, że zostało przegłosowane łącznie honorowe obywatelstwo dla pani Gronkiewicz-Waltz i dla bohaterskiego mera Kijowa. No to jest moim zdaniem, przepraszam, ale tu powiem, to jest takie po pisowsku załatwianie sprawy. Tak? To marszałek Terlecki, takiego sposobu prowadzenia obrad, gdzie się odbiera mieszkańcom prawo głosu, a potem coś tak przepycha, by się nie wstydził. Ja bardzo bym chciał, żeby takich pisowskich standardów w demokratycznych samorządach nie było.
Tutaj jeszcze słowo o Lechu Kaczyńskim i jego ulicy. Ja chciałbym, żeby takie decyzje były podejmowane nie w atmosferze konfrontacji społecznej, konfliktu, tylko zgody. Myślę, że dobrą drogą do tego jest to, żeby nadawać nazwy nowym ulicom, a nie wchodzić w konflikt z mieszkańcami mieszkającymi przy tych ulicach, które istnieją. Ja z pewnością uważam, że w takich okolicznościach dużo łatwiej byłoby o to, że w atmosferze społecznej zgody ulicę Lecha Kaczyńskiego w Warszawie po prostu utworzyć. Jeszcze chcę jedno zdanie ad vocem Marcin Kierwiński powiedzieć. Prostując pewną nieścisłość, którą powiedział pan przewodniczący Zandberg, pan przewodniczący jest posłem z Warszawy, ale może nie śledzi obrad Rady Miasta, tego typu uchwały zawsze były, od wielu lat głosowane były blokowo, to znaczy w jednej uchwale były osoby zgłaszane przez różne kluby, to jest kwestia porozumienia między klubami i jedno zdanie komentarza do tego, co mówił pan Radosław Fogiel, sprostowania. Panie rzeczniku, proszę pamiętać, że kwestia reprywatyzacji domu pani Brzeskiej, czyli de facto tego, czego stała się ofiarą, to są decyzje podejmowane przez pana ugrupowanie polityczne w kadencji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Zawsze proszę o tym pamiętać. Ja też muszę jedno zdanie sprostowania, panie to, proszę. To ja też miało być krótkie, miało być krótko. W zgodzie. Prosiłam. Ale tutaj tej zgody nie było, panie pośle. I między innymi dlatego radni lewicy nie wzięli udziału w tym ustawionym głosowaniu, bo to było po prostu nie fair. I naprawdę, panie pośle, dobrze było, że Platforma nie zachowywała się po pisowsku w Radzie Warszawy. Mówi pan nie do końca prawdę. Dobrze, Radosław Fogiel teraz chciał jeszcze jedno zdanie, ale naprawdę jedno zdanie i będę miała do pana indywidualne pytanie krótkie i przechodzimy już do kwestii Sądu Najwyższego, ustawy, podpisu prezydenta i tak dalej i KPO. Proszę bardzo, Radosław Fogiel. Po prostu muszę zaprotestować, bo jest niegodnym próba przykrycia największej afery warszawskiego samorządu, która kwitła pod okiem Hanny Gronkiewicz-Waltz postacią świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jeszcze właśnie w sytuacji, kiedy odmawia mu się uhonorowania. No, panie po rzeczniku, prostu, ale ja tak powiedziałem się, o fakcie. Tak nie robi. Chce pan z faktem dyskutować? Dobrze, proszę, mam pytanie do pana Radosława Fogla. Jeżeli już mówimy o personalnie, to jest pytanie zupełnie innego kalibru, chociaż też o osobę. Kiedy Jarosław Kaczyński zajmie się wyłącznie pracą partyjną i przestanie być wicepremierem? Czy już ten moment został określony? Dokładnie, będzie to wtedy, mówiąc precyzyjnie, kiedy podejmie taką decyzję, że jego misja w rządzie się zakończyła, ale oczywiście przecież zapowiadał to od początku, już przy przyjmowaniu nominacji. Ale państwo jako najbliżsi współpracownicy nie znają tego momentu. Pani redaktor, no nie jest naszą rolą uprzedzanie pana prezesa Kaczyńskiego z tego typu informacjami, ale tu nie ma przecież żadnej tajemnicy, żadnej niespodzianki. Już obejmując tę funkcję wicepremiera zapowiadał Jarosław Kaczyński, że to nie będzie na całą kadencję. Zapowiadał pod koniec zeszłego roku, że w pierwszym kwartale będzie chciał już skończyć funkcjonowanie w rządzie. No wybuchła wojna na Ukrainie, która wymagała tak, stosowania wiemy. Zasady wszystkie ręce na pokład, więc to opóźniło tą sprawę. Rozumiem, to nie wie pan lub pan nie chce powiedzieć, a powie pan, czy to Mariusz Błaszczak na pewno będzie jego następcą? Wiem, mam zapytać Mateusza Morawieckiego, ale spróbuję pana. Doceniam próbę, pani redaktor, no ale to nie jest moją rolą uprzedzanie premiera. To pan premier zdecyduje i jego zaplecze tworzące większość parlamentarną zdecydują, kto zastąpi premiera Kaczyńskiego. Zdecydują, kto zastąpi premiera Kaczyńskiego w roli przewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa. Dobrze, dziękuję bardzo za brak odpowiedzi. Proszę pan, właśnie za odpowiedź wymijającą, ale zawsze. Proszę panu, większość poprawek Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym została odrzucona. Prezydent Andrzej Duda mówi, że podejmie decyzję w sprawie ustawy tak szybko, jak to możliwe, czyli już za chwilę, a przecież meritum pozostało, więc chyba
podpis jest przesądzony i nie ma co... Właściwie to mógłby być złożony, bo przecież to teraz się nie składa na karteczce koniecznie, tylko można elektronicznie, to mógłby to zrobić już natychmiast, panie profesorze. Czy jednak są tam jakieś kruczki, które trzeba mocno przemyśleć? Zawsze, każda ustawa jest sprawdzana pod kątem jej zgodności z konstytucją i pod kątem merytorycznej poprawności na gruncie tego, jak prezydent ocenia interes publiczny. Gdyby można było to od ręki podpisać, to prezydent by to uczynił. Najwyraźniej jego eksperci przyglądają się różnym elementom. Pewnym sygnałem ostrzegawczym było to, że jeśli się nie mylę, Senat 9 poprawek wniósł, Sejm odrzucił 6 z nich, 3 zostawił i wśród tych odrzuconych, jak wskazała minister Paprocka z Kancelarii Prezydenta, były poprawki, które nadałyby tej ustawie sytuację niezgodności z konstytucją. Jasne, ale już ich nie ma. Ich nie ma, ale trzeba jeszcze całość obejrzeć pod kątem spójności, bo ustawy cechują się tym, że gdy w procesie legislacyjnym następują korekty, kontrkorekty, dopisywania, skreślania, to potem czasami pojawiają się w nieoczekiwanych miejscach pęknięcia spójności. Marszałek Senatu apeluje o weto, ale chyba zrozumienie nie znajdzie. Panie profesorze. Myślę, że według obecnego kierunku analizy jest wysokie prawdopodobieństwo, że prezydent tę ustawę podpisze. Proszę panów, czy ustawa w takim kształcie wystarczy do wypłaty pieniędzy z KPO? Co panom mówi na ten temat ich wiedza i sygnały z Brukseli, Marcin Kierwiński? Panie redaktor, muszę powiedzieć, że ja już jestem śmiertelnie zmęczony tą dyskusją, czy to wystarczy, czy PiS coś zrobi. Przecież to jest jakaś skrajna głupota rządzących, żeby nie sięgnąć po te pieniądze i robić wszystko, żeby Polacy nie mogli z tego skorzystać. Czy nie wystarczy? Oczywiście, że nie wystarczy. Przecież ta ustawa miała przywracać jednym z tych kamieni milowych, na które zgodził się, podkreślam to bardzo mocno, Mateusz Morawiecki, miało być przywrócenie w Polsce niezależności wymiaru sprawiedliwości. I to nie zostało zrobione. Tu wszystko jest jasne. To jest próba oszukiwania Komisji Europejskiej. Ja nie wiem, czy koledzy z PiSu naprawdę wierzą, że Komisja Europejska będzie oglądała tylko i wyłącznie TVP Info i będzie wzorowała się na tym przekazie z TVP Info. Oni tam czytać i pisać umieją, ale pani naprawdę. Pani przewodnicząca rozmawiała z prezydentem, nie tylko oglądała TVP Info, więc dlatego dziwię się, że takie prymitywne oszukiwanie i Polaków, i Komisji Europejskiej PiS uznaje za jakiś sposób do załatwienia sprawy. No, to nie załatwia sprawy. Na podstawie tej ustawy niestety te pieniądze nadal będą zamrożone i nadal będziemy dyskutować jeszcze przez kolejne miesiące, co PiS z tą sprawą zrobi. A to jest po prostu skrajna głupota. Polacy płacą gigantyczne pieniądze za kredyty, cierpią na drożyznę, odchodzą z kwitkiem z apteki, bo nie mogą wykupić leków, nie stać ich na normalne życie. Gdzieś za rogiem są gigantyczne pieniądze, z których mogliby skorzystać i nie korzystają, bo Jarosław Kaczyński musi słuchać się Zbigniewa Ziobry. Ja swoją drogą chcę się zapytać pana rzecznika. Panie rzeczniku, tak po ludzku. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, panie pośle, że te pieniądze są bardzo ważne, ale są to pieniądze głównie na inwestycje, na poprawę jakości służby zdrowia, ale nie na walkę z inflacją. Ma pani rację, panie redaktor. Są to pieniądze na poprawę życia Polaków. Inwestycje, które chyba Mateusz Morawiecki obiecywał, że będą na poziomie 25% PKB spadły dramatycznie na poziom chyba 15% PKB, więc te pieniądze nam są po prostu potrzebne. I ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Jarosław Kaczyński chodzi na tej krótkiej smyczy Zbigniewa Ziobry. Znaczy, jak to jest, panie redaktor? Ale prezydent też chodzi na krótkiej smyczy, ponieważ pan prezydent nie zgadza się na poprawki, które zdaniem opozycji są niezbędne? Proszę wybaczyć, ale pan prezydent jest jednym z autorów demontażu polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest osobą współodpowiedzialną za to, że czas oczekiwania na sprawę w sądzie wydłużył się średnio o 3 miesiące. I w niektórych, na niektórych Dobrze, poziomach sądownictwa... A teraz Radosław Fogiel. Bo zacząłem jedno pytanie do pana rzecznika. Panie rzeczniku, co ten Ziobro na was ma?
Co on ma na was, że on was tak trzyma w szachu, że wy nie jesteście w stanie no, wyzwolić się spod jego panowania, spod jego wpływu, że nie chcecie sięgnąć po pieniądze, których sami przecież też potrzebujecie. Potrzebujecie jako rządzący. Dobrze. Jeśli można, to jednak swoje pytanie do Radosława Fogla. Czy ustawa w takim kształcie wystarczy do wypłaty pieniędzy dla Polski? To jest do pana pytanie. Jeśli pan chce o pytanie o szachu i smyczy, to proszę bardzo, ale później. Pani redaktor, kwestia KPO jest kwestią dość prostą, jeżeli wie się, w co gra nasza opozycja. Zaraz to wyjaśnię, ale ja rozumiem, że pan poseł Kierwiński taką przyjął metodę prowadzenia sporu, że próbuje tworzyć alternatywną rzeczywistość. Być może w Platformie się obawiają Zbigniewa Ziobry, nie wiem, może Sławomir Nowak coś na ten temat mógłby nam powiedzieć, ale ja nie będę wchodził w tego typu zaczepki. Raczej wolałbym się skupić na faktach, niezależnie od tego, jakiej sfery dotyczą. No niestety przedstawiciele Platformy wypadają bladziutko. Wspomniał pan poseł o inwestycjach. Proszę bardzo, nie dalej jak wczoraj, Puls Biznesu podaje. Ubiegły rok był bardzo dobry dla Polski pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tak wynika z raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. Polska wskoczyła z 19 miejsca na świecie na 17 z takim samym poziomem inwestycji co Australia i dobrze, Japonia. Panie pośle. Miało być 25%, jest 15%. Jak to jest? Jeśli czy kamienie milowe zostały zrealizowane, czy ta ustawa realizuje jeden z tych kamieni, co z pozostałymi? Czy będziemy mieć te pieniądze w terminie dla nas przewidywanym ostatnio i pożądanym? Nie mam najmniejszych powodów, żeby nie zgadzać się czy nie wierzyć w tej sprawie przedstawicielom Kancelarii Prezydenta, który jest przecież gospodarzem tego projektu, był gospodarzem tego projektu ustawy, którzy mówią jasno i powtarzali to wielokrotnie, że ustawa w tej formie przyjętej przez Sejm spełnia wszystkie uzgodnione założenia. Tu mamy, pod tym względem wszystko jest okej. No, mamy z drugiej strony miotającą się opozycję, która próbuje cały czas jeszcze coś ugrać, no, wylewa w postaci pana posła przed chwilą krokodyle łzy, jakoby ktoś utrudniał Polakom dostęp do tych pieniędzy. Tymczasem jedynym politycznym aktorem, który robi wszystko, żeby Polacy tych pieniędzy nie dostali, no to są właśnie przedstawiciele niestety naszej opozycji. Rezolucje w Parlamencie Europejskim wzywające do wstrzymania pieniędzy dla Polski, podszepty, do których się przyznał Rafał Trzaskowski, pytanie ile jeszcze osób się nie przyznało, żeby stawiać Polsce kolejne i kolejne warunki. W końcu próba zdemolowania tej ustawy w Senacie, żeby była niekonstytucyjna. Oczywiście brak głosowania w Sejmie. No, desperackie próby robienia wszystkiego, żeby storpedować to porozumienie z Komisją Europejską. No dobrze, ale fakty są takie, że według pana wszystko będzie zgodnie z umową z Ursulą von der Leyen i nie będzie tu żadnych dodatkowych warunków. Jeżeli druga strona oczywiście tej umowy dotrzyma. Tu ten malutki asterisk trzeba postawić. Adrian Zandberg. Ja mam pytanie do pana Fogla. Skoro ta ustawa wystarczy do tego, żeby pieniądze trafiły do Polski, to dlaczego nie przyjęliście jej przez ostatni rok? Dlaczego przez rok żeśmy czekali, aż obóz rządzący wyjaśni się z tą propozycją? Te pieniądze, pani redaktor mówiła o inwestycjach i o tym, że to są środki na inwestycje, nie na to, żeby walczyć z pośrednimi skutkami drożyzny. No ale mówimy tutaj o efekcie makroekonomicznym, który jest potrzebny polskiej gospodarce, ona powie walut. I to akurat miałoby dobre skutki dla zarówno gospodarki, jak i dla opanowania sytuacji, jeżeli chodzi o przyspieszające ceny kosztów paliw, kosztów nośników energii. Bo to jest rzecz, o której trochę mało mówimy, ale jak się spojrzy na statystyki, to tempo wzrostu cen paliw w Polsce należało do najwyższych w Europie, pomimo faktu, że obniżyliśmy podatek VAT. I to jest niepokojące.
Więc ja chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Skoro to wystarczy, skoro są przekonane, że to wystarczy, to dlaczego przez rok żeście tego nie zrobili? Bo te pieniądze od roku już mogłyby być w Polsce. No dobrze, ale czy pana zdanie wystarczy? Ja mam pewne wątpliwości co do tego, czy wystarczy. Wydaje mi się, że dobrą drogę do tego, żeby zbudować kompromisowe rozwiązanie, zaproponował, no to już było parę miesięcy temu, nasz konkurent z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prawo i Sprawiedliwość z tej oferty nie skorzystało, a szkoda, bo moim zdaniem była to droga do tego, żeby wypracować takie rozwiązanie, które dawałoby pewność i tego, że środki trafią, ale i tego, że uda się w końcu posprzątać po tym, co przez ostatnie lata zostało zniszczone, bo zostało zniszczone, zostały też wykopane zupełnie szkodliwe, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji zewnętrznej, rowy w polskim społeczeństwie i zostały one wesoło i ochoczo wykopane przez przedstawicieli obozu rządzącego. Tą zupełnie absurdalną krucjatą sądową przeciwko polskim sędziom, z której nie wynikło dla zwykłych obywateli absolutnie nic, bo po już 7 latach rządów pana ministra Ziobry, który jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości III RP, to kolejki w sądach nie skróciły się, tylko się wydłużyły. Opinia ludzi o tym, w jaki sposób funkcjonuje wymiar sprawiedliwości, nie poprawiła się, tylko się pogorszyła. Ja to słyszę w swoim biurze poselskim, bo do mnie przychodzą pracownicy, którzy na przykład zostają wyrzuceni z pracy. No tak, to ja od razu powiem, że ma być dokończenie, panie... I potem czekają 2 lata na rozprawę. Panie to są pośle, realia, w których jesteśmy po latach tych reform sądownictwa. To ja od razu włączę drugi, że tak powiem, podtemat. Jest zapowiadana kontynuacja reformy sądów i są już przygotowane ustawy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy spodziewa się pan, że one pójdą w takim kierunku, który zadowoli właśnie tych ludzi, którzy przychodzą do pana biura, czy chodzi o coś zupełnie innego według pana? No wątpię, bo ja tam nie widzę rozwiązania, które miałoby pozwolić wziąć byka za rogi, jeżeli chodzi o sprawę zupełnie podstawową. Tą sprawą jest to, że mamy w polskim systemie sprawiedliwości zbyt marne płace personelu pomocniczego, a to personel pomocniczy w systemie wymiaru sprawiedliwości w dużym stopniu odpowiada za to, jak system i na ile system szybko działa. Ja widzę jakąś fantazję, że znowu kolejne przeszeregowanie na szachownicy i obsadzenie i zamiana nie swoich na swoich to jest rozwiązanie problemu. Otóż to żadnego problemu nie rozwiąże, bo problem w polskim sądownictwie nie jest personalny, tylko jest systemowy. I to przez ten systemowy problem potem cierpią ludzie, bo nie mogą przez lata na przykład doczekać się tego, żeby sąd przywrócił ich do pracy, po tym jak zostanie niezgodnie z prawem z tej pracy zwolnieni. Albo mogą przez lata doczekać się tego, żeby wywalczyć zaległe wynagrodzenie. To są realia polskiego sądownictwa po latach rządów Zjednoczonej Prawicy. To jest też niedotrzymana przez Zjednoczoną Prawicę obietnica, że polski system sądownictwa naprawi. To ja zapytam Radosława Fogla, w którym kierunku pójdą te zmiany? I czy jest już decyzja polityczna, że będą wprowadzane w życie składane projekty do Sejmu? Pani redaktor, ja co prawda mam lekkie wrażenie, że obaj panowie posłowie chyba nie do końca są na bieżąco z formatem naszego programu, to jednak, albo ja nie dostałem jakiejś notatki, że to jest jednak program w formacie 20 pytań do Radosława Fogla, ale dobrze, chętnie. Ale to do, chętnie nie, od... nie, to do kolegów, tak? Ja mogę zadać panu pytanie. No, ja przecież to jest zaskakujące, że są jakieś pytania do władzy w ogóle, że ktoś śmie pytać tą jakże wspaniałą dobrze, władzę. Panie rzeczniku, wróćcie na ziemię. Szkoda czasu. Szkoda czasu. Jak to będzie z tą reformą sądów? Ona będzie tak, że sądy będą bliżej obywatela? Pani redaktor, proszę pozwolić, że ja odpowiem na te pytania, żeby się poseł Kierwiński nie unosił retorycznie. Pytanie o projekt PSL-u, chociażby pana posła Zandberga. No ten projekt miał przecież podstawową wadę, która czyniła go zupełnie niemożliwym. To znaczy tam była propozycja, żeby w Sądzie Najwyższym czy w tym w nowej komórce zajmującej się odpowiedzialnością dyscyplinarną zasiadali wyłącznie sędziowie, którzy mogą się wylegitymować wziętym spod dużego palca 7-letnim
stażem. To przecież byłoby pozbawianie części sędziów ich uprawnień. To tak jakbyśmy w Sejmie przyjęli zasadę, że w komisji albo w prezydium komisji mogą być tylko posłowie, którzy co najmniej drugą kadencję są w Sejmie. No przecież to byłoby złamanie jakichś podstawowych reguł. To tyle a propos tej propozycji. Dlaczego trwało to tyle i tyle trwało? No przecież śledziliśmy te prace. Wszyscy je śledziliśmy. Był potrzebny wypracowany kompromis, który spełnia wszystkie oczekiwania wszystkich stron w to zaangażowanych. I tyle. A jeśli chodzi o efektywność sądów, to rzeczywiście ona jest niezadowalająca od lat. Chciałbym, żeby się poprawiła, ale też pamiętajmy o jednym, bo oczywiście będąc w opozycji wszystko, całą winę zrzuca się na rząd, tylko mam przekonanie, że to jednak nie Zbigniew Ziobro osobiście proceduje wszystkie wokandy w Polsce i myślę, że dopiero mielibyśmy oburzenie ze strony opozycji, gdyby tak było, no tylko jednak w sądach i na salach sądowych pracują przede wszystkim sędziowie. I nie chcę być nieuczciwy czy krzywdzący, bo nie należy uogólniać, ale myślę, że gdyby wielu z nich mniej zajmowało się politykowaniem, a więcej prowadzeniem spraw, to być może te czasy oczekiwania nieco by się skróciły. Dobrze, czy pan odpowie na moje pytanie na temat dokończenia reformy sądów i od razu przy okazji pytanie o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w Sochaczewie, który powiedział, że w Polsce nie ma praworządności. Właśnie w tym kontekście zdaje się. No ale to właśnie w jakim kontekście by pan prezes to mówił? No mówił w kontekście takim, że mamy cały czas do czynienia... Dobrze, zacytuję. W Polsce jest wolność, jest demokracja, i gdyby tylko naprawić sądy, to byłaby też praworządność. No dokładnie, dokładnie. Cały czas chodzi o to, że mamy do czynienia z, no niestety, z gałęzią państwa, która zamiast pełnić funkcję dla społeczeństwa, no nie chcę użyć słowa usługową, no ale... Tak politycy jak sędziowie są dla obywateli, chociaż właśnie mam wrażenie, że czasami się o tym zapomina. No, obywatel cały czas nie może być pewien wyroku. Mamy rozmaite kuriozalne, kompletnie sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości wyroki. Mamy nieformalne immunitety dla przedstawicieli pewnych grup społecznych. Tak, władzy. Władzy pisowskiej. Byłej władzy. Właśnie niestety, władzy pisowskiej. Niestety, panie pośle, tak to wygląda, że to za waszych rządów sędzia w wyniku prowokacji dziennikarskiej był gotów dla rzekomego Donalda Tuska przestawiać terminy. Jezu, niech pan już nie gada tego samego co 7 lat, no bo to już nudne się robi. Proszę pana, ja mam apel do uczestników tego spotkania. To nie jest program 100 pytań do. Taki program był bodajże w latach 90. w polskiej telewizji, ponieważ ja będę musiała wtedy wyjść, no bo ja już nie będę mieć czasu na zadanie żadnego pytania, no chyba, że będę jakoś próbowała jednak jedno z tych 100 pytań zadać. Andrzej Zebertowicz, dokończenie reformy sądu. Jak sobie to wyobraża ośrodek prezydencki? Wśród zadań, które prezydent mnie osobiście powierza, nie ma kwestii reformy sądownictwa, ale Jasne. Ja zilustruję konkretnym przypadkiem jeden z argumentów pana posła Fogla. Mianowicie profesor Uniwersytetu Warszawskiego Jan Majchrowski, który zrezygnował z bycia sędzią Sądu Najwyższego, w wywiadzie dla Rzeczypospolitej wskazał przykład sędziego, który ma 100 zaległych, nienapisanych uzasadnień i zamiast wykonywać swoją pracę, te nienapisane uzasadnienia, to znaczy, że ludzie nie mogą dochodzić swoich praw, nie mogą pisać odwołań, że orzeczenia nie wchodzą w życie, zaangażował się ten sędzia w walkę z reformą sądownictwa. Jeśli chcemy uczciwie mówić o opóźnianiu pracy wymiaru sprawiedliwości, to takie przypadki powinny być opisywane i piętnowane. I bez uwzględnienia jakby błędów czy nadużyć wszystkich wchodzących w grę stron, każda opowieść o tym wszystkim będzie nie fair.
Skoro już pan rozmawia w tej chwili z nami, znaczy z naszymi słuchaczami, to zapytam o podróże prezydenckie w kontekście, a tutaj pan denerwuje się, Radosław Fogiel. W sprawie sądów jeszcze chciał coś powiedzieć. Nie, Radosław Fogiel, Maciej Kierwiński. Bo wszyscy mieli w tej turze dwie okazje, więc dobrze. Pani redaktor. Więc ja bym chciał znaczy, tak. Miałem taką łączoną, Andrzej Zandberg miał łączoną. Nie, no, ale dobrze. Panie redaktor, no bo usystematyzujmy. Reforma, ale będzie króciutko, obiecuję. Miała reforma, tak zwana reforma, którą przeprowadzał Ziobro, miało być taniej, jaki jest efekt? Jest drożej. Miało być szybciej, jaki jest efekt? No średnio 3 miesiące dłużej. Miało być bardziej sprawiedliwej, no i co mamy? Mamy hejterów w KRS-ie, mamy jakieś dziwne persony w różnych ciałach sądowych, no to są fakty. Ja rozumiem, że pan rzecznik Fogiel będzie w każdym temacie opowiadał o tym, że winna jest opozycja, sędziowie, Komisja Europejska, jeszcze bumelantów zabrakło, to Morawiecki, choć Morawiecki tak się dystansuje od tych bumelantów, widzę, bo ma sam wiele na sumieniu, ale no na miły Bóg, panowie, wy już 7 rok rządzicie. Tu nie da się ciągle Polakom opowiadać tych banialuków, że wy niczego nie możecie, że wy macie spętane ręce, że wy chcecie dobrze. Nie, wy przez 7 lat to nie jest tylko krótko. I wyłącznie psujecie. Czas, żebyście dobrze? Wreszcie odeszli, bo macie dwie lewe ręce. Panie, no taka jest brutalna prawda. Andrzej Zybertowicz i podróże prezydenta i szanse Ukrainy na uzyskanie statusu kandydata do Unii Europejskiej, co może nastąpić rozumiem, już w czerwcu. Rozumiem, że mnie każdy może z uczestników zadawać pytanie, no ja nie mogę się odnieść, kiedy zostałem wywołany. Panie, ale przecież pan się do wszystkich pytań odnosił do tej pory. Odnosił się pan. To się pan odniesie, jak pan uzna za stosowne, że to jest ważne i ciekawe. Proszę bardzo, Andrzej Zybertowicz. W ostatnich miesiącach głos prezydenta Andrzeja Dudy na arenie międzynarodowej znaczy wiele więcej niż kiedykolwiek wcześniej i przywódcy wielu krajów z uwagą wsłuchują się w to, co prezydent mówi i publicznie, jak na przykład w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild, jak i w czasie rozmów w cztery oczy. Dlaczego? Bo wiedzą, że Polska jest z jednej strony głównym hubem logistycznym i od sprawności naszego państwa zależy tempo udzielania pomocy Ukrainie, że Polska pokazała, że potrafiła sprawnie pomóc milionom w krótkim czasie, milionom naszych sąsiadów uciekających przed wojną i Polska jest traktowana jako prawomocny ambasador Ukrainy, kraju, który walczy o demokrację. I naprawdę stanął w obliczu zagrożenia dla tak zwanych wartości europejskich, za pomocą których próbowano przez lata nas dyscyplinować. I szkoda, że pani prezydent Słowacji zachorowała na COVID-a, bo to byłoby bardzo symboliczne, że dwoje prezydentów państw graniczących bezpośrednio z Ukrainą, państw wspierających Ukrainę, nie tylko poprzez pomoc dla uchodźców, ale także ta pomoc militarno-gospodarcza, jedzie do krajów odległych od naszej strefy, czyli w tym przypadku Portugalia i Włochy, i stara się trochę skorygować schematy myślowe elit tamtych państw, które patrzą przez pryzmat pewnych bieżących sytuacji i presji. Bo może zwróćmy uwagę na specyfikę polityki energetycznej Włoch, kraju także odwiedzonego przez Andrzeja Dudę. Włochy są w takim położeniu geograficznym, że w sensie technicznym względnie łatwo mogłyby zdywersyfikować swoje źródła surowców energetycznych. Nie zrobiły tego, bo poprzez różne mechanizmy wolały związać się z Rosją. I potrzebne jest pokazywanie argumentów z naszej części Europy, bo gdy prezydent spotyka się z przywódcami Europy Południowej czy Zachodniej, to pokazuje także argumenty naszych kolegów z krajów bałtyckich. Nie tylko argumenty oczywiście. Jasne. Ale proszę powiedzieć o szansę. Panie profesorze, przepraszam, ja tak skracam pana wypowiedź. Jak pan widzi szansę na to? Ja myślę, że szanse wzrosną na to, żeby proces otworzenia drogi dla Ukrainy ku Unii był
był uruchomiony ze świadomością, że wojna automatycznie nie usuwa pewnych deficytów ukraińskiej demokracji, takich jak bardzo głęboka, no można powiedzieć systemowo, oligarchicznie uwarunkowana korupcja. Ale wojna, nie usuwając tego automatycznie, daje szansę, że w momencie, gdy Europa włączy się do odbudowy Ukrainy, uda się tę odbudowę zrobić na zdrowszym, instytucjonalnym korzeniu. Prezydent Andrzej Duda w rozmowach osobistych, przekazując swoje obserwacje z wizyt na Ukrainie, przekazując swoją wiedzę z rozmów z innymi przywódcami, w tym kontakty z prezydentem USA, chce zmienić trochę perspektywę postrzegania tej wojny, że opłaca się dzisiaj płacić krajom demokratycznym cenę gospodarczą, żeby nie musieć w przyszłości płacić ceny militarnej. Adrian Zandberg, pytanie do panów pozostałych. Kto jeszcze oprócz prezydenta, oprócz, nie wiem, premiera, ludzi z obozu władzy, kto i czy w ogóle może przyczynić się do przybliżania się tej europejskiej perspektywy, a właściwie kandydackiej bardziej niż członkowskiej Ukrainy? Ja myślę, że praca jest do wykonania dla wszystkich w ramach ich rodzin politycznych w Europie. Ja nie mam wątpliwości, że to jest akurat ta kwestia, w której szczęśliwie z jednym skrajnie prawicowym wyjątkiem na polskiej scenie politycznej wszyscy jesteśmy zgodni. I dobrze, że jesteśmy zgodni. Natomiast to ciągle, i tu zgodzę się z panem Zybertowiczem, jest perspektywa nie jutra, nie przyszłego roku, to jest perspektywa w tych rajach, które są odleglejsze instytucjonalnie. Dzisiaj, tu i teraz kluczowe jest to, żeby zwiększyć pomoc o charakterze gospodarczym i finansowym dla Ukrainy, bo ten przedłużający się bój, który Ukraina prowadzi, jest wyniszczający dla ukraińskiej gospodarki i ukraińskiego społeczeństwa. My dlatego od pierwszego dnia tej wojny, od pierwszego dnia rosyjskiej napaści na Ukrainę bardzo głośno podnosimy temat tego, żeby uwolnić walczącą Ukrainę od kosztów obsługi długu zagranicznego. Bardzo chciałbym, żeby ten postulat także był w większym stopniu i przez prezydenta, i przez polski rząd podnoszony, także dlatego, że samym ukraińskim władzom jest dużo trudniej o nim mówić, ponieważ nie chcą narazić swojego wizerunku wiarygodności gospodarczej na rynkach światowych. Natomiast my możemy i powinniśmy być ambasadorem tego rozwiązania. My, mówię tu i o Razem, i o szerzej o Koalicji Lewicy, przekonaliśmy do niego znaczną część formacji lewicowych i centrolewicowych w Europie. Piłka jest po stronie innych rodzin politycznych, innych partii politycznych. Uważam, że to jest coś realnego, co moglibyśmy wywalczyć, aby pomóc, realnie pomóc Ukrainie, bo dziś Ukraina, moim zdaniem, jej losy rozstrzygną się w równym stopniu na froncie w Donbasie, jak właśnie na froncie gospodarczym, na froncie gospodarczego przetrwania państwa i zaspokojenia elementarnych potrzeb społecznych, z czym może być za kilka miesięcy krucho przy przedłużającej się wojnie. Co i kto może jeszcze zrobić na rzecz Ukrainy, na rzecz jej członkostwa, a właściwie statusu kandydackiego w Unii Europejskiej? Radosław Fogiel. W tym najbardziej bezpośrednim wymiarze, no to oczywiście przywódcy wszystkich krajów Unii Europejskiej. To ostatecznie oni będą decydować o statusie kandydackim Ukrainy i tym, jak to się wszystko potoczy. Wczoraj bodajże wicepremier Ukrainy, dając bardzo jasny wyraz aspiracjom swojego kraju i tym, jak jest to dla nich ważne, no powiedziała, że Ukraina odbierze odmowę przyznania takiego statusu przez Unię Europejską
jako zdradę. Trudno się dziwić mocnym słowom Ukraińców, którzy dzisiaj walczą o życie, ale równocześnie walczą też w naszym imieniu. I my w Polsce sobie zdajemy sprawę, że każdy rosyjski czołg zniszczony na Ukrainie to potencjalnie jeden mniej rosyjski czołg, który mógłby kiedyś zagrozić nam. Musimy robić wszystko i tutaj rzeczywiście zgoda polityczna w Polsce jest budująca i to każdy powinien, tu się zgadzam z panem posłem Zandbergiem, pracować na swoim odcinku. Musimy i swoich rodzin politycznych w Europie. Musimy tę ofensywę dyplomatyczną prowadzić, bo tak, pomoc dla Ukrainy musi mieć kilka wymiarów. Pomoc militarna jak najbardziej. Jesteśmy tu aktywni, aktywni są nasi sojusznicy. Pomoc humanitarna, pomoc dla uchodźców, no wiemy, nie trzeba tego powtarzać, ale równocześnie my musimy być adwokatem Ukrainy i reprezentantem w wielu sprawach i to właśnie się dzieje. I z jednej strony chociażby te wspólne konsultacje międzyrządowe, które pokazują światu, że rząd w Kijowie jest, pracuje i do tego odbywa rozmowy na wysokim szczeblu. Tu chodzi o utrzymanie Ukrainy, bo pewnie są w Europie tacy, którzy chcieliby, żeby przestać ją zauważać. Utrzymanie Ukrainy przy stole dyplomatycznym. A z drugiej strony ta ofensywa, i tego wyrazem są ostatnie wizyty pana prezydenta, dotycząca negocjacji czy przekonywania rozmaitych krajów unijnych do tego, żeby poparli europejskie aspiracje Ukrainy. Tutaj mamy też oczywiście chociażby kwestię cały czas próby wywołania kryzysu przez Rosję, również za pomocą blokowania ukraińskiego zboża, co może się przełożyć na klęskę głodu w Afryce, na Bliskim Wschodzie, co z kolei się może przełożyć na kolejną falę migracji, gdzie właśnie do Europy Południowej. Trzeba uświadamiać naszym południowoeuropejskim partnerom, że to jest właśnie coś, w co chce wpędzić ich Putin. Dlatego ich pomoc Ukrainie, ich zgoda na status kandydacki jest również w ich najlepiej pojętym interesie. Co można zrobić w ramach EPL? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy dbać o to, aby była jedność europejska, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, także ta jedność polityczna, jeżeli chodzi o członkostwo czy stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską. Dlatego uważam, że nieodpowiedzialne, ciekawy jestem, jak odniosą się do tego władze PiS-u, nieodpowiedzialne są słowa bądź co bądź ważnego, może nie poważnego, ale ważnego polityka PiS-u, jakim jest Marek Suski, mówiący o tym, że będzie prowadził wojnę z Unią Europejską, bo to jest retoryka no, naprawdę wschodnia, a nie zachodnia. I teraz ja cieszę się i mówię to, naprawdę zadowolony jestem z tego, że pan prezydent po pierwszych latach swojej prezydentury obudził się, jest aktywny w polityce zagranicznej i jest dobrze, że jest aktywny, jeżeli chodzi o interesy Ukrainy. Natomiast tutaj pan profesor Zybertowicz mówił o tym wywiadzie dla Bilda. Ja muszę powiedzieć, że tam są rzeczy, które mnie trochę zaskoczyły. Zaskoczyły taką niefrasobliwością wypowiadanych myśli. Panie redaktor, skoro pan prezydent Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, mówi, że polska strona, i bardzo dobrze, żeby było jasne, przekazała większość swoich środków wojskowych, tam pada takie zdanie w kontekście na przykład broni pancernej, przekazała Ukrainie i w zamian nie ma nic, jest bezbronna, tam też takie formuły padają, no to muszę powiedzieć, że to jest... Proszę zacytować, nic takiego nie ma. Muszę powiedzieć, że to jest, no panie profesorze, może pan nie czytał, dziwi mnie to, ale widać niedokładnie. Tam pada zdanie, że przekazaliśmy większość naszej broni przekazaliśmy i w zamian nie mamy nic. To jest w kontekście czołgów. No to są zdanie nieodpowiedzialne. O czymś takim, o tym, że Polska przekazuje i nie ma sprzętu, żeby zastąpić to, co przekazuje, to nie są zdania, które powinny padać w wywiadzie dla gazety i ze strony zwierzchnika sił zbrojnych. To są zdania po prostu nieodpowiedzialne. To jest chyba apel o realizację przez Niemcy obietnicy. Panie redaktor, ja mówię, ja nie wiem, co to jest. Ja mówię o tym, że to są zdania nieodpowiedzialne.
i tam, gdzie trzeba pochwalić pana prezydenta, to go chwalę. Natomiast tam, gdzie uważam, że zachowuje się trochę jak taki wesoły Romek, który mówi to, co... że mówi, że Niemcy czołgów nam nie dali? Nie, mówię to, że mówi, że przekazaliśmy większość naszej broni pancernej i w zamian nie mamy nic. To jest w tym wywiadzie. I to są zdania, które są niefrasobliwe. I nie wolno tego, typu zdań wygłaszać, bo to nie jest publicystyka, tylko to są kwestie dotyczące realnego polskiego bezpieczeństwa. A to zdanie tam pada, panie profesorze. Dobrze, i ja ciekawy jestem, bo pan się na tym zna. Ciekawy jestem, jak pan to ocenia po prostu tego typu zdania. Jeśli chodzi o realne polskie bezpieczeństwo, to może porozmawiajmy na przykład o tym, że... Ale odniesie się pan do słów pana kolegi Suskiego odnośnie tego, że chce wojnę z Unią Europejską. Ale panie pośle, proszę pozwolić, że pan nie będzie mi narzucał tematów, dobrze? Jeśli można, to ja bym chciała, żeby najpierw pan profesor... Ale pan jest na wojnie. Ale pani redaktor, bardzo proszę o jedno zdanie. Dobrze. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, a pan poseł tak przejmuje się niemiecką prasą, to może zróbmy w polskim parlamencie to, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość, co dopiero co przegłosował parlament niemiecki. To znaczy wyjęcie właśnie wydatków na armię z reguł zadłużenia. Jest taka propozycja Prawa i Sprawiedliwości. No tutaj Platforma Obywatelska jest przeciw, ale nie załamywać ręce w sposób dowolny wyprowadzać właśnie. Dobrze, ja bym chciała, żeby sprawdzam, pan profesor moment, wyjaśnił, co panie przeczytał. Redaktor, sprawdzam, mam przed sobą otworzony wywiad prezydenta dla Bilda. Nie ma żadnego zdania, że większość naszego sprzętu została przekazana. To niech pan przeczyta cały jeszcze raz. No to proszę zacytować. Mam go otworzony. Moment. Ciężar dowodu spoczywa na kimś, kto wkłada komuś w usta pewne wypowiedzi. Nie ma takich wypowiedzi, jak twierdził poseł Kierwiński w tym wywiadzie. Proszę go dokładnie przeczytać. Nie wiem, czy panowie... Ale nie, no panie pośle, no to albo pan ma dowód, albo pan to, po prostu... Przecież to ten wywiad jest dowodem. Oczekuje pan, że profesor Zybertowicz będzie udowadniał, że nie jest wielbłądem. Przepraszam no bardzo, proszę nie zacytał. Mogę teraz odczytać w oryginale wywiadu w Bildzie. Nie mamy już na to czasu, bo musimy kończyć naszą audycję, więc być może następnym razem ta kwestia zostanie wyjaśniona i się do niej odniesiemy. Poseł Kierwiński swoich twierdzeń nie udowodnił. Taki jest stan faktyczny. Wywiad udowadnia, to są fakty. Jest dużo opisów tego wywiadu, może to z tego wynika. Wywiad jest dostępny na stronie prezydenta po polsku. Mam go przed sobą, każdy może to zobaczyć. Przeczytamy zaraz. Dziękuję bardzo. Profesor Andrzej Zybertowicz, poseł Marcin Kierwiński, poseł Radosław Fogiel i poseł Adrian Zandberg. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Dziękuję do zobaczenia i do usłyszenia.